trzeba się rozsunąć, pasy zapiąć, drzwi zamknąć. Siemanko. Zobaczymy, jak auto odpali. Mamy minus 1. Połowa lutego, 2021 rocznik. A, jeszcze sobie sprawdzimy ilość voltów w akumulatorze. 11,7. Odpalamy. Odpalił. Ale przy takiej temperaturze to było do przewidzenia. Jadę sobie pojeździć dróżkami nieutwardzonymi, dopóki jeszcze mamy jakokolwiek zimę. Zostańcie na nagraniu ze mną, może się nie zakopie dzikiem. A może tak. Sprawdźmy to. Autko jest rozgrzane, w miarę zatankowane, więc nawet jak trochę ugrzęznę i będę musiał troszkę powalczyć, o kurde, łopaty nie wziąłem, to sobie jakoś poradzę. Gorzej, że będzie walka bez łopaty. Ale kto sobie nie poradzi? Ja sobie nie poradzę, dam radę. I powoli zaczyna się nasza dzisiejsza przygoda jazdy drogą wiejską, lekko utwardzoną, ale nie asfaltową i bardzo mało uczęszczaną, na której można się troszkę powygłupiać i nikomu się krzywda nie stanie. Oczywiście, jak powtarzam już, wygłupiamy się w granicach rozsądku. I tutaj mamy dróżkę. Oj, ślisko jest. I w lewo. No. Jedną rękę. Zaraz sobie skręcę w lewo. O, tędy kto raczej mało osobówek jeździ. Z jednego powodu. Jest wąsko. Standardowo hakiem przygrzmociłem. Kamerka pewnie tego nie oddaje, ale tutaj jest górka. Przerwę, bo oponki się rozgrzały. Tak się jeździ na wsi. Dobra, trzeba załączyć chyba napęd na 4. Po podjechaniu pod górkę. A tak napędem na 4 się jeździ. Rączka mi zmarzła. Frajda jest.
ale jednak frajda nad samym tylnym napędzie jest większa. O, teraz to się powoli już nudne robi. Z napędem na 4 to kurde każdy potrafi przejechać. Ale z napędem tylko na jedną tylnią ośkę, no to już jest ciekawiej. Tutaj sobie zwolnimy, żeby auta nie porysować ostro. Ale idzie, trzeba przyznać, idzie fura. Ktoś ma napęd na 4, polecam pojeździć sobie po śniegu, póki jeszcze jest. No tędyk, nikt tu na pewno nie odśnieżał, zresztą po co? Psuć sobie zabawę jazdy w śniegu. Dobra, ja zjeżdżam z górki i będziemy się widzieć za chwilkę, bo wjadę w kolejną. Kolejna część dróżki. Tym razem już na tylnym napędzie, tylko i wyłącznie. Tak. Żeby trochę frajdy. W sumie bez gazu też można, ale co to za frajda? Tu faja, kurde, i gaz, podłogę tam. Ogólnie to jest droga. Żeby nie było, to nie jest pole, to jest droga. Jeden sobie ogrodził pan, drugi nie. Trzeba zwolnić trochę. A to sobie pojedziemy jeszcze tędy. O, i tędy też jest frajda. Tu mieć jakiś budżet, to byłoby dopiero fajnie. Ja tak osobówką to tak mniejsze emocje są. A tak to byłby wiatr we włosach. Śnieg z piachem w zębach i byłoby ciekawiej. Widziałem już kilka zaprzęgów ciągnika z sadeczkami w tym roku. Bardzo fajnie. No i teraz pytanie, w którą stronę skręcić, jak ja tu nie wiem gdzie co jest. Tamtą jest las, tamtą jest prosto. Dobra, skręcimy w lewo. Podejrzewam, że to zły pomysł. Ale wygłupianie się na śniegu też nie jest mądrym pomysłem, żeby w drzewo nie przypierdzielić, bo to by się słabo skończyło. Jeep nie ma aż takich pancernych zderzaczków. A ja dziękuję ślicznie za oglądanie tego filmu. Taki krótki filmik o wygłupianiu się Jeepem. W sumie drugi vlog. Dziękuję ślicznie za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem.